Dobra, przywitajmy go wielkimi brawami. Przed wami Michał Obrycki, zapraszam. Wow. Dobry wieczór. Fajna pierwszy przygotowany na świat. Ja to. Dzisiaj zastanawiacie, co tak się odjebałem, jak żul na otwarcie dyskontu. Koledzy mówili, że na stand-up przychodzi w szmatach, w żonobice wybranej, to wtedy najlepiej wchodzą żarty. Ale ja stwierdziłem, nie, dzisiaj dzień kobiet, a ja kobiety bardzo szanuję, bardzo lubię, więc musiałem się ubrać na galowo. Tak więc, drogie panie, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Ubrałem się tam, z myślą o was. Konkretnie pomyślałem sobie, żartów i tak nie zrozumiecie, to przynajmniej nie poszucie. Nie poruchasz. Ale nie oszukujmy się, na kogo innego tutaj macie popatrzeć. No co, na wikinga, przecież jego się wzrokiem objąć nie da. On ma dzisiaj, słuchajcie, on ma dzisiaj godzinny program. Gwarantuję wam, że on prędzej skończy mówić, niż wy skończycie go ogarniać wzrokiem. To jeszcze jest. Na Mateusza? No Mateusz ma tego bicka, nie? Ma tą klatę, tą koszulkę, tam sterczące sutki. Czy ja mówię? Znaczy, tak, ja kobiety bardzo szanuję, bardzo lubię. Lubię wszystkie kobiety w każdym wieku, jakby nie dyskryminuję w tym względzie. Lubię od 21-latek aż po samą górę, po 25-latki. Także wiecie, żadnym problemem. A co za tym idzie, bardzo się kobietami interesuję. Bardzo się interesuję, dużo czytam na temat kobiet. Prasa kobieca uwielbiam po prostu, szczególnie czasopisma kobiece, po prostu czytuję godzinami, są zajebiste, po prostu tam są takie wielkie, kolorowe zdjęcia tych kobiet, tam jest tyle uwagi tym kobietom poświęcone, niektóre te zdjęcia są takie, że wręcz trzeba rozkładać kartki, żeby je w całości obejrzeć, coś wspaniałego, naprawdę, tam można się tyle rzeczy dowiedzieć, co je kręci, co je zniechęca, no po prostu coś cudownego i bardzo dobre są dla lekarzy. Te czasopisma, bo na przykład taki ginekolog bardzo wiele się z tych pism nauczy, a czasami nawet i stomatolog. Tak? I mówi się, że jak człowiek nie czyta, to przeżywa jedno życie, a człowiek, który czyta, przeżywa 100 żywotów. Powiem wam, że ja czytając te czasopisma kobiece, to wręcz miliony żywotów zmarnowałem. Z lekką ręką. Roztrwoniłem. Ale żeby nie było, że tylko te czasopisma czytam, czasami też szukam informacji w internecie. Nie o to mi chodzi. Czasami szukam informacji w internecie o kobietach, zwłaszcza w momentach, kiedy nie rozumiem, o co im kurwa chodzi. Czyli codziennie. Na przykład nie rozumiem, dlaczego każda kobieta, dziewczyna, która do mnie przychodzi na pierwszą wizytę do domu, ucieka z krzykiem, jak tylko jej pokazuję właśnie tą moją kolekcję kobiecych czasopism. To jest po prostu niezrozumiałe. I co prawda, moglibyście powiedzieć, że mógłbym za nimi pobiec i je zapytać. Tylko że jest problem, że ja strasznie nie lubię biegać po mieście nago. I tak sobie czytam w tym internecie i czasami tak przy okazji znajduję kilka fajnych ciekawostek na temat kobiet. Na przykład, nie wiem czy wiecie, ale mężczyźni i kobiety inaczej postrzegają. I to nie chodzi o to, że jak kobietę postawimy przed paletą kolorów, to ona powie kobalt, ultramaryna, lapis lazuli, błękit paryski, granat. A faceta postawimy przed sobą paletą i on powie niebieski. Niebieski. No kurwa, niebieski. Albo ty mnie w chuja robisz, albo ty jest niebieski. Ale z drugiej strony, drogie panie, czego wy od nas oczekujecie? Nawet mężczyźni o zacięciu artystycznym mają z tym problem. Na przykład taki Kieślowski nakręcił film Trzy kolory niebieski. No to skoro on, kurwa, nie potrafi rozróżnić czego czy niebieskiego, to czego się od nas spodziewacie? No. Poza tym, no, wymyślacie
idiotyczne nazwy dla tych kolorów. Gruszkowy, łososiowy, kawa z mlekiem. To co to kurwa jest kawa z mlekiem, no? Pamiętam, jak raz moja żona była... Tak, moja była żona poprosiła mnie kiedyś, żebym przyniósł jej bluzkę w kolorze kawy z mlekiem. Ja tam widzę pierwszą z brzegu bluzkę w kolorze kawy z mlekiem, zanoszę ją i dostałem opierdol. Bo ona mówi, nie ta! To jest Inka! Miałeś przynieść mi arabikę! Ale nie o to mi chodziło. Nie o to mi chodziło, nie chodziło mi o postrzeganie kolorów. Chodziło mi o to, że mężczyźni widzą tunelowo. A kobiety natomiast widzą troszeczkę w szerszym kącie, tak? Jakby ma to swoje uzasadnienie w ewolucji. Dobra, nie ma kreacji mistrzów, dobra. Ma to swoje uzasadnienie w ewolucji, że wiadomo, mężczyzna pierwotny musiał gonić tam za mamutem, a mamut spierdalał w linii prostej przed nim, więc no jak domo patrzył tak, nie? Natomiast kobieta pierwotna, no, musiała ogarniać całą jaskinię, tak? Czy tam tygrys szablozenny się nie zakrada, czy dzieciaki przypadkiem nie wynalazły ognia, czy akurat tam, nie wiem, co tam robi Rich i Brooke w telewizji, bo to chyba akurat na tej wysokości czasowej wtedy się zaczęło właśnie moda na sukces, nie? I co za tym idzie? No, idzie za tym to, że mamy po prostu od początku, panowie, przejebane. Bo wyobraźcie sobie sytuację, siedzimy w knajpie z kumplem, dwóch facetów, nie? Ty, na przykład ty i ja. Siedzimy i ty nagle do mnie mówisz, stary, ale za tobą zajebista laska siedzi. I co ja robię? Kurwa, zauważyła, ale przywoł, spierdalamy. Natomiast jak siedzą dwie kobiety i jedna mówi do drugiej, wyobraź sobie, że jestem kobietą. I ty mówisz do mnie, o kochana, jakie za tobą ciacho siedzi. I co ja robię? Ja robię prosto up. Faktycznie. Jakie z tego idą nauki? No, nauki idą takie, panowie, na przyszłość, że one widzą wszystko. One widzą wszystko, nawet jak się nie patrzą w waszym kierunku. Jak jesteście w knajpie, widzicie fajną laskę. Prawda. Jest to, widzę tunelowo, ale i tak cię nie widzę. W każdym razie, no... Widzi tą laskę. I ona nie patrzy w waszą stronę, ale wy się na nią gapicie. To ona i tak wie, że się gapicie. I ona to widzi, i ona widzi, jak tam do siebie mawroczecie. Czy mocno się potupłaś, jak spadłaś z nieba? Czy mogło się mocno się potupłaś, jak spadłaś z nieba? Dobra, stary, masz to, dzisiaj będziesz ruchał. Dobra, będzie, będzie. I ona zawsze zdąży uciec, zanim do niej podejdziecie. A przynajmniej przede mną uciekają. A ja, jak wiecie, nie lubię biegać. Ale też... jedna rzecz uwaga jest taka, na której należy, musicie się bardzo wystrzegać. Jak się kłócicie ze swoją kobietą, jak już znajdziecie sobie taką, co przed wami nie ucieknie w knajpie i już tam się z wami spotyka i któregoś dnia się pokłócicie i ona w pewnym momencie zrobi tak. To ona nie przewraca oczami na głupotę tego, co właśnie powiedzieliście. Nie, nie, nie. Ona jest po prostu już tak wkurwiona, że ona w tym momencie rozgląda się za waszym następcą. Brawo! No, żeby nie było tak ponuro, to na koniec, panowie, zdradzę wam mały sekret, mały trik, jak domowymi sposobami, przy pomocy swojej kobiety, zrobić sobie swojego własnego, prywatnego Stevie Wondera. Wystarczy, że swoją kobietę wprowadzicie do obuwniczego z przecenami. Słuchajcie, tyle ode mnie. Dziękuję wam bardzo. Jeszcze raz tyle na koniec. Nie mam wreszcie. Ile on wie o kobietach? Stałem tam, patrzę na niego, co gada, mówię, ile on wie o kobietach. Nieźle jak na typa, który się rozwiózł. Może dlatego. Tak, nie dobrze. Dokładnie tak. I ciebie też nie musi to spotkać. Ale wygląda.